pytanie też często, jak często się powinno smarować bębenek. I ja zawsze mówię, to jest około 3-4 godzin. Tutaj akurat maszyna trochę nam popracowała i to jak słuchamy na dole, zaczyna być słychać taki dźwięczny, metalowy dźwięk. To jest właśnie objaw suchości bębenka. Teraz to zatrzyma. Wyciągniemy. Damy tutaj kropelkę. Oj, nie mam światełka tutaj, ale... Kropelka. Tak. I... Tutaj. No i zaraz założę. Wypadła mi niteczka też. O, jedną ręką troszeczkę ciężej. Tak. O. I teraz puścimy. O! Zupełnie nam się zmienił dźwięk. Tak? Słychać, że już teraz jest prawidłowa praca, nie ma tego dzwonienia, czyli jest pytacz nasmarowany, tak? Czyli to jest jak gdyby wykładnią też, jak często smarować ten pytacz. Bo nie ma być znany dużą ilością oleju, tylko malutka kropla wystarcza, żeby był nasmarowany i widził. Też, co jest ważne, taki pytacz jak jest suchy, to zaczyna się nam grzać. Tutaj mamy 22 stopnie, czyli normalnie on jeszcze nie był tak suchy, żeby się rozgrzać mocno. No on potrafi się nawet ciepły zrobić, jak się dotyka ręką, że jest gorący, to naprawdę bardzo rzadko smaruje. A to smarowanie przedłuża nam prawidłową pracę, to może wiele lat naprawdę bez problemu pracować taki pytacz. A druga rzecz, jak jest suchy, też zaczynają się robić problemy z chawcem, jakieś niedociągania, stupełki, no dziwne rzeczy mogą się dziać, zrywanie nici, może być też tego powodem.